Cześć, witam Was na kanale Smart Tezy. Zapraszam do dzisiejszej recenzji. Dzisiaj chciałem Wam pokazać TP-Linka Nepos Y5. Jak wiecie, marka TP-Link dość mocno ostatnio postanowiła powalczyć o klientów. Prowadziła na rynek kilka bardzo ciekawych telefonów w różnych segmentach cenowych. No i dzisiaj właśnie jeden z nich jest to model Y5, czyli należący do tak naprawdę do najtańszego segmentu budżetowego. Jednak powiem Wam, że telefon całkiem nieźle tutaj wyceniony od całkiem niezłej specyfikacji, dlatego też myślę, że może to być jedna z ciekawszych propozycji dostępnych obecnie na rynku. Od razu Wam powiem, telefon wyceniony na 299 zł, czyli poniżej 300 zł. Za tą cenę otrzymujemy, już Wam powiem, mamy tutaj telefon z ekranem 5 cali o rozdzielczości HD. Mamy tutaj LTE, także tutaj całkiem nieźle. Mamy tutaj całkiem nieźle, jeżeli chodzi o pamięć. Mamy 2 GB pamięci RAM-u, 16 GB pamięci wewnętrznej. Procesor tutaj jest Qualcomm, tutaj MS9309A, który tutaj może nie jest jakąś najnowszą jednostką, jednak myślę, że w tej cenie no to naprawdę trudno narzekać na to. Do dyspozycji oczywiście też dwa aparaty, tylny 8 megapikseli, przedni tutaj trochę słaby 2 megapiksele. No ale pamiętajmy, cena telefonu 299 zł, czyli naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna. No to co? Zobaczmy sobie sam telefon, jak on wygląda. Zobaczymy sobie, co tutaj w zestawie dostajemy wraz z telefonem, na co możecie liczyć. Ok. Telefon. Zaraz go dokładnie tutaj pooglądamy. Co ponadto? Tutaj ładnie spakowane. W osobnych pudełeczkach tutaj mamy instrukcję obsługi, karty gwarancyjne, czyli troszkę papierologii. Co dalej? Kabel USB i ładowarka 1 amperowa. Tak naprawdę to jest wszystko, jak widzicie, co tutaj się znalazło w naszym zestawie. Od razu, jak widzicie, no, brakuje nam tutaj na pewno zestawu słuchawkowego. Nie mamy słuchawek w standardzie. Nie mamy żadnej folii ochronnej na ekran tego typu gadżetów, także tutaj widać, że ta cena też z czegoś się bierze. Producent postanowił nieco ograniczyć tutaj koszty na akcesoriach. No ale dzięki temu mamy tutaj całkiem niezłe parametry w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Ok, sam telefon. Jeżeli chodzi o konstrukcję, tutaj konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego. Ładny design, tak naprawdę nawiązuje designem do wyższych serii Neposów serii X na przykład. Także tutaj myślę, że może się podobać. Front, tutaj 5 cali ekran, tak jak wspominałem. Przykryty taflą tutaj jakiegoś tworzywa, producent nie podaje, czy to jest Gorilla Glass, czy tego typu tworzywo, także prawdopodobnie jest to tutaj jakieś zwykłe tworzywo. Także warto będzie się zaopatrzyć w jakąś folię ochronną. Ten ekran dość tutaj łatwo łapie nam odciski palców, także tutaj no myślę, że jakieś dobre szkło by się przydało. Co tutaj ciekawego, jeżeli chodzi o ten tutaj front? Mamy oczywiście standardowo przednią kamerę, głośnik, mamy czujnik światła. I od razu Wam powiem, mamy tutaj też diodę powiadomień, niestety nie jest ona wykorzystana w 100%, ponieważ świeci się jedynie podczas ładowania na czerwono, po naładowaniu ona gaśnie i niestety nie jesteśmy w stanie przypisać jej żadnych dodatkowych funkcji, także jest, ale niestety nie do końca wykorzystana. Pod ekranem mamy 3 przyciski i tutaj uwaga, przyciski są podświetlane, co się rzadko zdarza w tym segmencie cenowym, także tutaj myślę, że na plus. Spód telefonu, dolna krawędź, złącze mikro USB, mikrofon, tak naprawdę tyle. Lewa krawędź jest wolna i na prawej krawędzi tradycyjnie belka regulacji głosu i przycisk włącznika. Niezbyt wysunięte, dobrze wyczuwalne, także tutaj myślę, że fajnie to wszystko spasowane idealnie. U góry jedynie wyjście słuchawkowe, oczywiście 3,5. Co w środku? A może tak, zacznę się przyjąć do środka, to może zobaczmy sobie tę tylną obudowę tutaj. Tutaj to tworzywo, taki ciemny grafit, dość odporny na przyjmowanie odcisku palców, fajnie to wygląda. Tutaj mamy maskownicę głośnika, tylna kamera i dioda tutaj doświetlająca. I tutaj Wam od razu powiem, tak, kamera nieco wystaje tu ponad obudowę, ale jest ona tutaj tak delikatnie jak gdyby zagłębiona tutaj w tym przetłoczeniu.
Także myślę, że nawet jeżeli będziemy gdzieś tam po biurku szurać, to ona nam się tutaj, ta kamera, nie powinna porysować. Niestety ma tu jedną tą wadę. Jeżeli położymy sobie telefon na płaskiej powierzchni, ona tutaj, jak widzicie, dość tutaj na boki pływa, ucieka. Czego akurat nie lubię w tego typu telefonach, także tutaj mały minus właśnie za ten element. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to oczywiście nie ma problemu. Zobaczmy, co w środku. Jak widzicie, ta obudowa otwiera się razem z bocznymi krawędziami, czyli z tymi przyciskami tutaj umieszczonymi na tej prawej krawędzi. Wewnątrz bateria, i tu uwaga, bateria jest tutaj w tym modelu wymienialna, także tutaj duży plus. Szkoda tylko, że dość małej pojemności tak naprawdę. Tu jest bateria 2130 mAh, 8,2 Wh, tutaj napięcie 3,85 V. Tak ta bateria tutaj się prezentuje, ale fajnie, że możemy sobie ją wymienić, możemy dokupić drugą, w razie czego możemy szybko też zamienić i dalej korzystać z telefonu. Jeżeli chodzi o gniazda, o wejścia, jak widzicie, dwa gniazda SIM. Są to oczywiście micro SIM, nie nano, także tutaj pamiętajcie o tym. I mamy osobne gniazdo na karty pamięci micro SD. Także tutaj jak najbardziej wszystko ok. Funkcja dual SIM równocześnie może działać i z kartą rozszerzenia pamięci micro SIM. Ok, to by było tyle. Zamontujmy z powrotem sobie baterię. I zamontujemy sobie tylną obudowę. Jak widzicie, pod względem wykonania, telefon jak za tą cenę, bardzo ładny, bardzo dobrze wykonany. Także myślę, że tutaj wszystko jak najbardziej ok. To dobra, przejdźmy teraz sobie do jego uruchomienia. Telefon nam się już uruchomił, także tutaj tak to mniej więcej wygląda pulpit tego telefonu. Mamy tutaj taką dość ciekawą tabletkę. Kilka aplikacji. Ja to sobie nie doinstalowałem w tym momencie CPU-Z oraz swoje aplikacje, które sobie tutaj umieściłem w osobnym folderze. Także domyślnie, tak jak tutaj widzicie, mamy kilka aplikacji od Google'a. Standardowe, jeżeli chodzi o przesuwanie menu, to tutaj mamy góra-dół na tych oknach. Taki układ w tej nakładce. Kalendarz, ustawienia, sklep Play, galeria, oczywiście narzędzia, kilka tutaj aplikacji, dyktafon, radio FM. No tutaj radio tradycyjnie potrzebuje podłączenia słuchawek, które jak pamiętacie, no niestety nie znalazły się w zestawie, także tutaj mały plus. Co ponadto, w tych narzędziach coś ciekawego jeszcze mamy: kontakty, opinie, zarządzanie kartami SIM-ka, kwotę. Tak naprawdę, jak widzicie, nie ma tutaj żadnych zbędnych aplikacji, także tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowe motywy, tutaj dwa do wyboru. Czy coś jeszcze? Menadżer plików, mamy wideo, mamy muzykę, także wszystko to, co takie podstawowe w każdym telefonie. Nie jest telefon przeładowany, także myślę, że tutaj powinien działać całkiem sprawnie. Jeżeli chodzi o tutaj takie jeszcze techniczne informacje, nie mamy tutaj szufladki z aplikacjami, jak widzicie. TP-Link zrezygnował z tego rozwiązania na rzecz właśnie wszystkich aplikacji instalowanych na pulpicie. Oczywiście możemy sobie je tutaj grupować w katalogu, tak na jak to sobie porobiłem, kilka aplikacji do testów. Możemy sobie do jednego katalogu wrócić i w ten sposób sobie grupować, także nie ma szufladki z aplikacjami. Jeżeli chodzi o Androida, tutaj mamy Androida w wersji 6.0, także tutaj no niestety nie jest to 7. Być może gdzieś pojawi się jakaś aktualizacja, no ale to wszystko zobaczymy z czasem. Jak widzicie, tutaj typowe ustawienia, jak w większości telefonów z systemem Android, nic tutaj nowego nie znajdziemy. Jeżeli chodzi o nakładkę systemową, jak widzicie, tutaj nie jest czysty Android, tak do końca. Mamy tutaj nakładkę marki TP-Link, jest to Enfos 1.0, nakładka nieco delikatnie zmieniająca jak gdyby tutaj design i funkcję tego telefonu. Jeżeli chodzi tutaj o po kolei WLAN, o sieci, telefon działa z sieciami 2,4 GHz, także tutaj piątki nie obsługuje. Bluetooth, oczywiście karty SIM, mamy funkcję dual SIM, teraz nie założyłem karty, więc nie zobaczymy sobie.
Oczywiście użycie danych, te wszystkie informacje typowe dla większości telefonów. Tutaj myślę, że nic ciekawego, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Poziom jasności, mamy też automatyczne regulacje, tak jak wspominałem na początku. Mamy wybór tablet, oczywiście czcionek, także tutaj żadne nowości, typowe ustawienia. Pamięć plików 3,45 GB wykorzystane z 1181. Ja tu kilka aplikacji właśnie sobie poinstalowałem, jakiś tam gier do testów, benchmarków, dlatego ta pamięć nieco mi spadła. Niemniej jednak pamiętajcie, telefon ma budowany 16 GB pamięci wewnętrznej, także tutaj bardzo dobrze jak na ten segment cenowy. Bateria niestety to moim zdaniem jest najsłabszy element tego telefonu. Te 2100 mAh z groszami, no niestety często wychodzi taka sytuacja, że na przykład jeżeli bardzo intensywnie używamy tego telefonu, co mi się kilka razy zdarzyło, to już gdzieś późnym popołudniem musiałem ten telefon ładować. Przy takim typowym użytkowaniu spokojnie ten jeden dzień pracy bateria Wam wystarczy. Pamięć RAM. Tutaj na pewno na plus. Mamy 2 GB pamięci RAMu, czy jak na telefon w tym segmencie cenowym, to naprawdę jest świetny wynik i rzadko spotykany tak naprawdę. Lokalizacja, czyli budowany GPS. Jeżeli chodzi o działanie GPS-u, to też zaraz Wam powiem. Mógł być nieco lepszy, ponieważ pomieszczenia gdzieś w pobliżu okna ciężko złapać tutaj fixa, połączyć z satelitami, ale już na zewnątrz działa to bardzo dobrze w samochodzie. Prowadzenie bezbłędne, także tutaj też trudno mieć jakiekolwiek uwagi. Zabezpieczenia, tutaj to już typowe też ustawienia, nic tutaj nowego nie znajdziemy. Konta Google, jak widzicie, nie ma tu żadnych jakichś wodotrysków, nie mamy tu możliwości na przykład wybudzania telefonu podwójnym kliknięciem, obsługi gestów, także tutaj no może trochę szkoda, no ale pamiętajmy, cena robi swoje, także tutaj też nie możemy pod tym względem narzekać. Ok, aplikacja aparatu, bo to będzie Was, pewno Was interesowało. Jak widzicie, mamy tam aparat 8 megapikseli, ten tylny. No jak na obecne standardy nie jest to jakoś specjalnie dużo. Aparat robi średniej jakości zdjęcia. Możemy tu sobie nieco regulować, zwiększać lub zmniejszać jasność, ekspozycję światła. Na szczęście mamy tutaj funkcję też trybu HDR, co też się rzadko zdarza w telefonach z tego segmentu cenowego. Także myślę, że tutaj nie jest tak źle. Jest oczywiście autofokus. Mamy kilka ustawień. Zaraz Wam pokażę. Tu mam oczywiście samowyzwalacz. Mamy tutaj, jak widzicie, kilka trybów. Możemy sobie od razu podglądnąć zdjęcie wykonane z jakimś tutaj filtrem nałożonym. Także tutaj myślę, że na plus. Jeżeli chodzi o to właśnie jakość zdjęć, no tutaj jakiejś tam rewelacji nie ma. Ja Wam oczywiście porobię takie zdjęcia. Przedstawię Wam też pełne recenzje na naszej stronie, się znajdą www.smartpozatest.pl. Link do recenzji będzie pod filmem. Co ponadto? Tu mamy coś ciekawego jeszcze. Mamy tutaj upiększanie. Możemy sobie też nieco regulować. To takie dodatkowe funkcje. Aparat, sobie tu przejdźmy powrotem. Czy coś jeszcze, któreś menu się nam wysuwa? No tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o tam właśnie te zdjęcia, to wykonywanie zdjęć. No zobaczymy jak to będzie w praktyce, wszystko się okaże, ocenimy sobie to wszystko w naszej pełnej recenzji. Ok, co ponadto, może zobaczmy sobie jak to działa, jeżeli chodzi o przeglądarkę, jak działa ten telefon. Tak na szybko stworzymy sobie tutaj kilka stron, ja to nawet mam widzę otwarte, wirtualną Polskę, naszą stronę Onet. Między stronami możemy się szybko przełączać. Po przesunięciu tutaj paska, jak widzicie, wszystko jest tutaj, poodświeżamy sobie, żeby tutaj było aktualne. I jeszcze Onet nam zostaje. Jak widzicie, tutaj płynność działania, to skalowanie. Tutaj wszystko moim zdaniem jak w najlepszym porządku. Obraz też jakoś tutaj całkiem niezła moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość tego wyświetlacza. Odwzorowanie kolorów, tutaj kąty widzenia. To myślę, że tutaj na poziomie telefonów nawet ze średniej półki cenowej, także tutaj nie mam do tego żadnych uwag, także tutaj myślę, że jest bardzo dobrze. Co Wam chciałem pokazać? Może zobaczmy sobie benchmarki jeszcze na szybciutko, na przykład Antutu. Jak ten telefon właśnie wypada w benchmarkach? 23908 punktów Antutu. Jak na telefon za niecałe 300 zł, to powiem Wam naprawdę bardzo dobrze.
Oczywiście to nie jest telefon do jakichś zaawansowanych gier, tego typu rzeczy, jednak spokojnie tutaj będziecie mogli sobie przeglądać internet, odbierać rozmowy, nie wiem, oglądać filmy wideo. Tutaj z tym nie ma żadnych problemów. Proste gry ze sklepu Google Play też bez problemu działają. Na tym telefonie uruchamiałem też Asphalt OS 8, na przykład Angry Birds. To wszystko działa tutaj bardzo, bardzo sprawnie, także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak widzicie, dotyk tego ekranu też bardzo dobrze działa. Tutaj też chciałem Wam jeszcze pokazać, jak już tutaj jesteśmy przy tych benchmarkach. Może wróćmy jeszcze na chwilkę do AnTuTu w sumie. Tutaj można było zobaczyć sobie jeszcze, sprawdzić ekran. Mamy tutaj screen test. Zobaczmy sobie dotyk. Jak widzicie, tutaj nawet prawdopodobnie 10-punktowy, teraz czeka 9 tutaj udało przycisnąć palców, ale dotyk 10-punktowy. Naprawdę w tej cenie nie widziałem telefonu jeszcze z tak dobrym właśnie dotykiem, wyświetlaczem i tego typu parametrami. Ok, co tam się w środku znajduje, to jeszcze sobie spróbujemy tutaj, tu mam na pulpicie CPU-Z. CPU-Z rozpoznaje tutaj, że mamy na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 210. Procesor czterodzeniowy, taktowany zegarem 1,3 GHz, oczywiście z grafiką Adreno 304. Konstrukcja może nie najnowsza, ponieważ tutaj debiutowała już na rynku ponad 2 lata temu. Jednak jest to procesor właśnie, który wspiera obsługę LTE. Co ważne, wspiera Bluetooth. Tutaj całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o właśnie wydajność w tym segmencie cenowym. Także myślę, że bardzo dobry ruch ze strony właśnie TP-Linka, że postawił na ten procesor właśnie w tym telefonie. Także moim zdaniem tutaj jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ekran, to jak wspominałem, 720x1280 pikseli. Jest to Density na poziomie 295 dpi, także też tutaj nieźle. Oczywiście maksymalna jasność ekranu mogła być nieco lepsza, ale nie oszukujmy się, w tej cenie nie znajdziemy pewno nic lepszego. System, tak jak wspominałem, tutaj mamy Androida 6. Baterie, to sobie omawialiśmy, mamy tutaj szereg czujników. I teraz tak, no tutaj jak widzicie, mamy tylko czujnik światła i tutaj akcelerometr, także tutaj nie ma zbyt dużo jakichś czujników wbudowanych w ten telefon. Ok, co tu możemy sobie jeszcze o nim powiedzieć? Wiemy, jak wygląda, jeżeli chodzi o wydajność. Jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi, tutaj całkiem przyzwoicie, także tutaj telefon nie odbiega od większości telefonów na rynku. Myślę, że nie będziecie mieć problemu z odbiorem sieci Wi-Fi, z dostępem do internetu. To, co pokazywałem Wam, jeżeli chodzi o karty tutaj SIM, obie karty, co ważne, mogą działać w paśmie LTE, co też rzadko się zdarza w przypadku właśnie tańszych telefonów. Także tutaj moim zdaniem kolejny plus. Myślę, że na tyle to było na dzisiaj chyba wszystko. Oczywiście wszystkie dane, testy bez benchmarków, wyniki z, nie wiem, szczytem marka i tego typu rzeczy znajdziecie na naszej stronie. Link, tak jak mówiłem, pod filmem. Dla mnie ten telefon naprawdę jest to bardzo dobra propozycja dla wszystkich, którzy szukają właśnie telefonu bardzo taniego, poniżej 300 zł. Chcą mieć nowy telefon, nieużywany, bo oczywiście używane telefony możemy kupić już nieco mocniejsze, ale nowy telefon, cena poniżej 300 zł, w tym momencie wydaje mi się, że tutaj Nefos jest bezkonkurencyjny. Tym bardziej, że mamy tutaj LTE, mamy 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej, także wszystko to, czego tam naprawdę potrzebujemy. Jedyny minus dla mnie to oczywiście bateria. Tutaj ta bateria moim zdaniem jest zdecydowanie za mała. Co prawda wystarczy na jeden dzień pracy, ale tutaj myślę, że jeżeli to by było w granicach gdzieś 2800-3000 mAh, to naprawdę ten telefon nie miałby sobie w tym momencie równy. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jak zwykle proszę Was o recenzję. Pod filmem piszcie pytania w komentarzach tutaj, co o tym telefonie sądzicie. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film oczywiście podobał. No i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!